Choroba Alzheimera od 5-6 lat jest tematem bardzo modnym. To znaczy bardzo często pisze się o niej w prasie, a dzieje się tak dlatego, że z dwóch powodów. Po pierwsze, choroba Alzheimera jest ciągle zupełnie fascynującą, nierozwiązaną zagadką naukową i bardzo wielu naukowców na świecie usiłuje zrozumieć, na czym polega patomechanizm choroby Alzheimera, a z drugiej strony jest to bardzo ważny problem społeczny, który angażuje bardzo wiele pieniędzy, bardzo wiele społecznego wysiłku, ażeby sprostać zadaniom, jakie ta choroba stawia przed ludźmi. Wielokrotnie pada pytanie, czy co się stało, czy to jest epidemia, dlaczego tak jest, że do tej pory nie mówiliśmy o tym lub mówiliśmy bardzo rzadko. W podręcznikach na temat choroby Alzheimera, w podręcznikach neurologii czy psychiatrii nie zajmowało to więcej niż 1/3 strony. Co się stało? Otóż nie jest to oczywiście epidemia, ani nie jest to, choć może nie do końca, wynik faktu, że nie wszyscy lekarze potrafili stawiać właściwe rozpoznanie. Wynika to w przeważającej mierze z tego, że choroba Alzheimera dotyka ludzi starych, ludzi w podeszłym wieku, chociaż taki eufemizm w podeszłym wieku nie jest prawidłowy. Powinniśmy mówić ludzi starych po 65 roku życia. I prawda jest taka, że niezależnie od tego, co się o medycynie myśli w Polsce i na świecie, to na skutek tego, że działania lekarzy są coraz skuteczniejsze, ludzie jednak żyją coraz bardziej racjonalnie, odżywiają się coraz lepiej. Długość życia radykalnie się zmienia. Zmienia się na świecie, w Polsce zmienia się wolniej, ale zmienia się również. W związku z tym ta grupa osób narażonych na zachorowanie jest coraz większa. Stąd jest coraz więcej osób chorujących na chorobę Alzheimera. Jeżeli jest się szczęśliwym posiadaczem allelu, no, dwóch alleli najlepiej, apolipoproteiny E2, teoretycznie człowiek powinien być chroniony przed zapadaniem na chorobę Alzheimera. Niemniej jednak, kiedy odkryto tę zależność, przez chwilę lekarze mieli nadzieję, że będą mogli znaleźć biologiczny marker zachorowania, czyli taką próbę, którą będzie można wykonać w okresie przedchorobowym i powiedzieć komuś, że zachoruje na chorobę Alzheimera lub nie. Okazało się bardzo szybko, że informacja na temat tego, jakiego rodzaju allelu jest się nosicielem, nie może być przekazywana osobom, które nie mają objawów klinicznych. Okazało się, że w Stanach Zjednoczonych, w których obowiązkiem lekarza jest informowanie pacjenta do końca i bardzo dokładnie, co się z nim dzieje, w których mówi się pacjentowi bardzo brutalnie, że na przykład ma nowotwór płuc i że musi zginąć w ciągu 3 miesięcy. Okazało się, że w tychże Stanach Zjednoczonych informowanie pacjentów, że mają 2 allele apolipoproteiny E4, powodowało tak dużą liczbę samobójstw, że musiano się z tego wycofać, uważając, że jest to nieetyczne. Dlaczego tak się dzieje? Po pierwsze, zachorowanie u tego pacjenta nie jest stuprocentowo pewne. To znaczy, ci pacjenci tylko wiedzą, że mają 16 razy więcej szans, że zachorują, ale tylko to. Część z tych pacjentów nigdy by nie zachorowała. Pytanie do genetyka, na co jestem chory, zazwyczaj zadają członkowie rodzin pacjentów z chorobą Alzheimera, którzy o tej chorobie wiedzą wszystko, ponieważ tak naprawdę cierpienie dla opiekuna związane z chorobą Alzheimera jest tak duże, że jeżeli się tego nie przeżywa, bardzo trudno jest to przekazać. Więc jeżeli to są członkowie rodziny, którzy dokładnie wiedzą, jak choroba Alzheimera wygląda, oni nie wytrzymują tego ciśnienia i z tego powodu z tych badań się wycofano. Także gen, polimorfizm genu dla apolipoproteiny E jest wyłącznie
czynnikiem ryzyka genetycznego. Poszukiwano wielu innych czynników ryzyka. To się nigdy nie powiodło, chociaż było ich kilkanaście. Ciągle jeszcze pozostał tylko ten jeden. Rozważano różne czynniki. Pierwszy, taki najczęściej dyskutowany i zawsze wydaje mi się to zupełnie nieprawdopodobne, dlaczego mija już tyle lat i jest tyle precyzyjnych badań epidemiologicznych i nie potrafimy do końca na to odpowiedzieć. Wydaje się, że na chorobę Alzheimera częściej zapadają kobiety. Kobiety, które po pierwsze dłużej żyją. Kobiety żyją 10 lat dłużej. Choroba Alzheimera to jest kobieca choroba, to jest choroba starych kobiet, samotnych, żeby było jeszcze trudniej. Oczywiście wiadomo, że w momencie, kiedy spada poziom estrogenów, choroba Alzheimera rozwija się szybciej, rozwija się skuteczniej. Wiadomo, że leczenie hormonalną terapią zastępczą, jak się wydaje na podstawie badań epidemiologicznych, zmniejsza ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera, ale niestety niesie ze sobą tak duże powikłania, że jak sądzę, nie będzie to metoda zapobiegania. Wiadomo, że przebyty uraz głowy może stygmatyzować w kierunku choroby Alzheimera i bardzo wiele badań to potwierdza. A to wynika z tego, że po urazie głowy dochodzi do gwałtownego zwiększenia poziomu stężenia białka prekursorowego dla beta-amyloidu i nawet bardzo młodzi ludzie, dzieci wręcz, noworodki, bezpośrednio po urazie mają w mózgu podwyższony poziom beta-amyloidu, który pojawia się w przestrzeniach pomiędzykomórkowych, potem się go uprząta i wszystko wraca do normy. Niemniej jednak to, że był taki moment w życiu mózgu, że tak było, że ten amyloid już tam raz był, a powoduje, że być może w takim mechanizmie dochodzi częściej do zachorowań u takich osób. Rozważa się wpływ na pojawienie się choroby Alzheimera, wpływ hormonów tarczycy, zarówno niedoczynność, jak i nadczynność tarczycy przejawia się otępieniem. To także jest tylko jedna z hipotez i w istocie nie traktuje się tego jak czynnika ryzyka choroby Alzheimera, najwyżej otępienia. No i jeszcze coś takiego, co dla nas wszystkich powinno być pocieszające. Wszystko wskazuje na to, że czynnikiem ryzyka jest niski poziom wykształcenia. To znaczy osoby niewykształcone, przy czym nie mam na myśli wyłącznie wykształcenia formalnego, również wykształcenie nieformalne, na chorobę Alzheimera zapadają wcześniej i chorują ciężej. Jednak długoletni trening pozwala według mnie dłużej ukrywać początek choroby. Długoletni trening powoduje, że mamy więcej połączeń międzyneuronalnych, synaps. To wszystko jest jakąś formą walczenia z chorobą Alzheimera. Trzymanie swojego mózgu w ciągłym takim intelektualnym alercie. Co może to ryzyko zmniejszyć? No tak jak powiedziałam, posiadanie allelu 2, apolipoproteiny E na chromozomie 19 kodowanej. Wydaje się, że przewlekłe stosowanie leków przeciwzapalnych, o estrogenie już mówiłam, przeciwzapalnych niesterydowych, czyli to, co całe populacje ludzi w podeszłym wieku przyjmują z powodu bólów kostnych, bólów korzonkowych, także ma chronić. Mechanizm tego jest bardzo interesujące, ale niestety wszystko na to wskazuje, że o ile badania epidemiologiczne potwierdzają, że przyjmowanie tych leków może spowodować, że choroba Alzheimera pojawia się później, o tyle leczyć w ten sposób na obecnym etapie choroby Alzheimera nie można. Wszystkie duże badania nie wykazały, że ma jakiekolwiek możliwości leczenie oparte na podawaniu leków przeciwzapalnych niesterydowych. Jest jeszcze taka forma przed chorobą Alzheimera, to jest rozpoznanie, które wprowadzono niedawno i które jest bardzo interesujące, dlatego że ciągle jeszcze nie ma zgody wśród alzheimerologów, jeśli coś takiego istnieje. Czy ta jednostka jest w ogóle jednostką, która ma prawo nosić swoją własną oddzielną nazwę?
Jest to coś takiego, co się nazywa po polsku łagodne zaburzenia poznawcze, czyli to jest taki stan, w którym nie ma jeszcze otępienia, a są zaburzenia różne, zaburzenia poznawcze w różnych sferach, które jednak nie doprowadzają do tego, że u chorego można rozpoznać otępienie. Jeśli przypomnicie sobie Państwo tę definicję otępienia, to można zrozumieć, że taki chory różni się od chorego otępiałego tym, że jest zdolny do funkcjonowania samodzielnego. Natomiast w tej chwili wszyscy naukowcy i lekarze naukowcy zajmujący się chorobą Alzheimera skupili swoje wysiłki na tym właśnie etapie, a dzieje się to dlatego, że wszystko wskazuje na to, że choroba Alzheimera trwa 14, 15, niektórzy mówią 20 lat, zanim pojawią się pierwsze objawy kliniczne. Dlaczego tak się dzieje? Wygląda na to, że zaczynamy chorować na chorobę Alzheimera między 30 a 40 rokiem życia. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że istnieje coś takiego jak plastyczność mózgu. Coś, co jest wspaniałym dobrodziejstwem dla neurologów. To znaczy, na przykład jeśli pacjent ma udar mózgu i na skutek tego udaru przestaje chodzić lub przestaje mówić, to po jakimś czasie okoliczne komórki nerwowe są w stanie przejąć funkcję tych, które zginęły na skutek udaru, na skutek śmierci, jaką jest zawał mózgu. To samo się dzieje w chorobie Alzheimera w sposób przewlekły, to znaczy część komórek obumiera, inne przejmują ich funkcję i żeby wypadła funkcja grupy komórek, musi ich zginąć więcej niż 60-70% i dopiero wtedy zaczynają się przejawiać objawy kliniczne chorób. Czyli w momencie, kiedy pacjent przychodzi do lekarza, ma już tylko w okolicach odpowiadających za pamięć nie więcej niż 20-30% neuronów. Stąd wszyscy chcą rozpoznawać tę chorobę w okresie, kiedy jeszcze nie ma objawów klinicznych, czyli w tym okresie przed pojawieniem się objawów klinicznych, ponieważ wtedy można wpływać na ten proces. Jak powiedziałam, nie do końca poznany. Wtedy, kiedy pacjent przychodzi do lekarza i ma już tylko 20% neuronów, to rola lekarza jest już bardzo ograniczona. W związku z tym te łagodne zaburzenia poznawcze, jak chcemy wierzyć, to jest ten okres, w którym pacjent już ma pełny rozwój procesu patologicznego, natomiast ciągle jeszcze nie ma objawów klinicznych i tylko wtedy można go leczyć. W tej chwili są znane drogi leczenia wyłącznie objawowego. Jak mówiłam, można podnieść poziom acetylocholiny, można podnieść poziom serotoniny odpowiadające za depresję, natomiast nie możemy ciągle jeszcze wpływać na sam przebieg choroby Alzheimera w jej okresie patogenezy, powstawania tego patologicznego procesu. W ostatnim okresie po raz pierwszy pojawił się lek niosący bardzo dużo nadziei, który to lek miał niszczyć beta-amyloid. Szczepionka przeciwko chorobie Alzheimera powstała na skutek tego, że badacze mieli zwierzęta transgeniczne produkujące beta-amyloid do dyspozycji. Okazało się, że podanie beta-amyloidu do krwi myszy powoduje rozpuszczanie istniejących już w tkance złogów beta-amyloidu i niedopuszczenie do pojawiania się nowych u zwierząt stygmatyzowanych, u zwierząt transgenicznych, zwierząt, które miały produkować beta-amyloid. Wydawało się to wspaniałe, bo przy założeniu, że wiemy, że mamy do czynienia w bardzo wczesnej fazie z chorobą Alzheimera, jesteśmy w stanie zapobiec powstawaniu nowych złogów beta-amyloidu, tego toksycznego białka, a nawet rozpuścić te, które są. Na zwierzętach to wyglądało bardzo obiecująco, rzeczywiście pokazywano takie zdjęcia. Pierwszy opublikował to Szeng, który pokazał rzeczywiście, że tu jest bardzo dużo złogów, a tu nie ma ich w ogóle.
była ogromna presja społeczna, pacjenci już mieli poczucie, że to już koniec, że wreszcie będzie lek przyczynowy. Doprowadzono dość szybko do tego, że podano tę szczepionkę pacjentom i niestety skończyło się to bardzo tragicznie. Leczono w ten sposób 300 osób, 18 z nich zachorowało na aseptyczne zapalenie mózgu, jedna z nich zginęła. Zrobiono autopsję tego pacjenta i rzeczywiście miał on bardzo niewiele jeszcze złogów beta-amyloidu, ale oczywiście cała ta tragiczna historia spowodowała, że cofnięto się znowu do prac na zwierzętach transgenicznych, ponieważ to nie była jednak, droga była tak prosta, że chyba jednak za prosta, jak życie nas nauczyło. Niemniej jednak myślę, że jest to droga warta zachodu i sądząc z tego, że pomimo tak dużego blamażu te badania ciągle jeszcze trwają, a nawet przybierają na sile, być może to będzie wyjście, które pomoże bardzo dużej grupie pacjentów. Trzeba iść do lekarza szybciej, jeśli ma się niewielkie objawy zapominalstwa i roztrzepania. Wtedy, kiedy w rodzinie był już taki pacjent, trzeba pójść do lekarza wtedy, kiedy człowieka drąży taki niepokój, bo na przykład można usłyszeć, że to jest przemęczenie i zawracanie głowy, nie ma się co tym martwić. Trzeba iść do lekarza po to, żeby lekarz powiedział, że to jest depresja. Bardzo często wiele osób myli te zaburzenia. Ludzie w depresji często robią takie rzeczy, które wymagają różnicowania z początkiem choroby Alzheimera. Depresja czasami jest pierwszym z ich objawów. To jakby trudność i to, że to jest takie interesujące w chorobie Alzheimera, w klinice choroby Alzheimera polega na tym, że to jest takie trudne. Trudny jest ten moment zgłoszenia się do lekarza. Lekarz potem ma już testy, może poprosić o pomoc neuropsychologa, pracuje z psychiatrą, może zrobić badania neuroobrazowania, może spróbować odpowiedzieć na pytanie, czy to jest początek choroby Alzheimera, czy to jest lęk, depresja, niepokoje okresu menopauzalnego, wszystko jedno co. Wtedy, jak użyję tych wszystkich narzędzi. Nie ma takich prób biologicznych, które ciągle jeszcze rutynowych poza użyciem w ośrodkach naukowych. Nie ma prób biologicznych, które potrafią szybciutko rozsortować ludzi na chorych i niechorych. Nie ma. Po prostu pracuje się na ten temat. Jest bardzo wiele takich badań. Poszukuje się białek, które mogłyby być podstawą takiego testu, takiego tak zwanego markera biologicznego rozwoju choroby Alzheimera. Nie ma jeszcze takich, a te, które są, robi się z płynu mózgowo-rdzeniowego. Nie każdy pacjent na punkcję, szczególnie w Polsce, w Stanach i w Europie Zachodniej się częściej te badania robi, ale jak podkreślam, nie jest to działanie rutynowe, a tylko dla potrzeb nauki. A czym lekarz dysponuje? Lekarz może zrobić badanie tomografii komputerowej w naszym kraju. Na świecie w tej chwili jest to tylko rezonans magnetyczny, jako znacznie bardziej precyzyjny, żeby powiedzieć, czy jest zanik mózgu, czy nie. I jeszcze, czy jest w typowych dla zaniku alzheimerowskiego okolicach, czyli czy obejmuje płaty skroniowe w dominującym swoim natężeniu. To jest badanie, które również może wykluczyć guz mózgu, czy jakieś dramatyczne zmiany naczyniopochodne, przebyty niemy udar. To wszystko możemy osiągnąć dzięki temu badaniu. Drugim bardzo istotnym badaniem przy stawianiu tego rodzaju podejrzenia jest bardzo precyzyjne badanie psychologiczne, które polega na rozwiązywaniu licznych testów, pozwalających również lokalizować uszkodzenie, jak również pomagającego rozpoznać depresję u pacjenta czy zaburzenia czynnościowe. A już na pewno może to zrobić psychiatra, który takiego pacjenta powinien konsultować. Psychiatra, który przede wszystkim musi odpowiedzieć, czy to jest depresja, czy nie, albo czy to jest depresja w przebiegu początku choroby Alzheimera i to jest bardzo trudne. I psychiatra, który również jest w stanie wyłączyć z tej grupy pacjentów
czynnościowych, funkcjonalnych, nie takich, u których rozwija się organiczne uszkodzenie mózgu. Jeśli chodzi o tę krew, to owszem, pobieramy krew każdemu naszemu pacjentowi, nawet nie dlatego, że mamy jego DNA, ale robimy to po to, żeby wykluczyć inne choroby mogące powodować podobne objawy, mocznice, zaburzenia funkcji nerek, wątroby, właśnie tarczycy, a witaminozę B12. Musimy coś o tym pacjencie wiedzieć. Choroba Alzheimera jest, jak twierdzą niektórzy, ja się z tym zresztą nie zgadzam, ale jest grupa lekarzy, którzy uważają, że to jest choroba, której rozpoznanie stawia się z wykluczenia. Jak się wykluczy wszystko inne, to pewnie niestety jest to choroba Alzheimera. Stąd robi się różne badania. Postawienie takiego rozpoznania jest tak stygmatyzujące i tak straszliwie trudne dla pacjenta i dla rodziny, że wymaga naprawdę dużej ostrożności i wiedzy. Tak jak powiedziałam, dlatego na świecie są ustalone bardzo szczegółowe reguły postępowania i to, co ja w tej chwili powiedziałam, to jest coś, co robi każdy lekarz specjalista zajmujący się chorobą Alzheimera od Murmańska do Nowego Jorku, ponieważ to nas obowiązuje. To są schematy, guideline'y, po prostu musimy wykonać te wszystkie badania, bo inaczej by to było nieodpowiedzialne. To nie jest taka choroba tajemnicza, zupełnie nie do rozpoznania. No w końcu, jeśli 9 przypadków na 10 rozpoznaje się prawidłowo, to zazwyczaj jest to rozpoznanie zbliżone do rzeczywistości. Lekarza obowiązuje absolutna tajemnica i informowanie o tym, na co chory jest pacjent, jest możliwe wyłącznie tylko informuje się pacjenta albo jego opiekuna, bo czasami jest taki moment, że trzeba informować opiekuna. W Polsce częściej się informuje opiekuna niż pacjenta.